No to jeżeli ktoś jej się oświadcza na scenie, no to będzie trzecia część. I dlatego ta druga nie nazywa się Miłość do sześcianu, bo zostawili to sobie na trójkę. No i cytując klasyka, you had one job. One. No ale, tak z drugiej strony, to muszę przyznać, że ten tytuł, czyli Miłość do kwadratu bez granic, faktycznie pasuje do tego filmu, ponieważ jest on bezgranicznie głupi. I dodałbym, że absolutnie nie ma sensu. Zresztą ta seria cechuje się tym, że poszczególne odsłony niespecjalnie mają sens, ale ta to już wyjątkowo. Pierwszy raz. Jeszcze się ekscytujemy. I to też jest bardzo ciekawe, że to jest jedna z nielicznych serii, które w Polsce, na polskim podwórku, dobiły do trzeciej części. A już jeżeli mówimy o komediach romantycznych, to już w ogóle zawęża nam się ten krąg do takich rzeczy jak, nie wiem, Planeta Singli, Listy do M, czy powiedzmy, że Kogel Mogel. Swoją drogą nadchodzi kolejna część Kogla Mogla. Uwaga! Zawijamy się stąd. Na trzeźwo tego nie dźwigniemy. Nie uwolnimy się od tego. Ała. Ale za to prawdopodobnie uwolniliśmy się od Enzo i Moniki, ponieważ jest potwierdzone, że to była ostatnia część, w co nie do końca wierzę, ale... Nie martw się, będzie dobrze. Jesteś młody, masz czas, na pewno znajdziesz coś dla siebie. I oczywiście mam nadzieję, że wy wiecie, że my opowiemy tutaj film, więc jeżeli ktoś jest fanem tego typu filmów i jeszcze sobie go nie obejrzał na Netflixie, no to możemy wam zepsuć zabawę, całej reszcie zalecamy zostać do samego końca. A jeżeli nie jesteście na bieżąco z tą serią, to oczywiście polecamy wam poprzedni odcinek, w którym rozmawialiśmy o drugiej części, właśnie bardzo mocno ze szczegółami, także nie musicie tak naprawdę tych filmów oglądać, nasze streszczenie wam wystarczy. No to co, przechodzimy do streszczenia części trzeciej, ale zanim to, mamy partnera dzisiejszego odcinka i jest nim NordVPN. Wakacje dobiegły końca. Podróży być może coraz mniej, ale każdy z nas korzysta z internetu poza domem. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziecie na przykład na festiwal filmowy. Jesteście przygotowani na absolutnie wszystko. Bagaże spakowane zgodnie z listą. Bilety kupione, hotel ogarnięty. Tymczasem Wi-Fi w pociągu, Wi-Fi w hotelu, Wi-Fi w centrum festiwalowym, Wi-Fi w każdej restauracji czy kawiarni. Na tym etapie chyba wszyscy wiemy, że podpinanie się do jakiejkolwiek sieci publicznej wiąże się ze sporym ryzykiem. A przecież tak być nie musi. I właśnie tutaj na pomoc przychodzi NordVPN, które pozwoli wam zmienić wirtualne położenie, ale także zadba o waszą anonimowość i przede wszystkim o bezpieczeństwo w sieci. Bo co jest najważniejsze? Bezpieczeństwo! A dodatkowo możecie także korzystać z usług, które są niedostępne w danym kraju ze względu na blokadę regionalną. Przykładowo, jesteście za granicą i chcecie obejrzeć nowy odcinek waszego ulubionego serialu, który jest dostępny na jakiejś polskiej platformie. Wystarczy wybrać polskie serwery w aplikacji NordVPN i bang, macie pełen dostęp. I w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie specjalny link z nazwą naszego kanału, który pozwoli wam zaoszczędzić aż 62% w planie dwuletnim, co przekłada się mniej więcej na jakieś 12 zł miesięcznie. Jeżeli skorzystacie z tego właśnie linka, to dostaniecie jeszcze 4 miesiące gratis. A jeżeli z jakiegokolwiek powodu postanowicie zrezygnować z NordVPN, to do 30 dni dostaniecie pełen zwrot pieniędzy. A teraz wracamy do materiału. Ale żebyśmy byli wszyscy na tej samej stronie. Poprzedni film zakończył się w taki sposób, że nasz główny bohater Enzo oświadczył się na scenie swojej przyszłej wybrance serca, czyli niejakiej Monice, która w pierwszej odsłonie z kolei była dwiema różnymi postaciami. Jakby to już zostawiamy tutaj, nawet bohaterowie nie pamiętają o tym, że takie wydarzenia miały miejsce, może za wyjątkiem Karolaka? Tak. I to była moja pierwsza zagadka związana z tym filmem. Dlaczego w ogóle w żaden sposób to nigdy, nigdzie nie wypływa? Ale wiecie, tutaj jest dużo różnych pomysłów. I choć mamy ustalone, poprzedni film zakończył się na oświadczynach, to Enzo w tym filmie rozpoczyna od takiej informacji, że on musi się jeszcze raz oświadczyć, tylko porządnie. Monika już raz powiedziała, tak, ale chciałem zrobić to ponownie, tak jak należy, bez kamer, fanów i miliona wpatrzonych w nas oczu. I robi to chyba z 15 razy, bo mu nie wychodzi. No na pewno robi to wiele razy i moje pytanie brzmi, ile było pierścionków? O, jeden tam włożył do balona, co mu uciekł. Czekaj. Drugi raz chciał się oświadczyć, a jakiś rowerzysta mu zajechał drogę. Trzeci raz Monika go przestraszyła tuż przed zlewem, bo nad zlewem trzymał pierścionek i on mu wpadł do syfonu.
Ale oczywiście cały ten segment z oświadczynami kończy się w momencie, kiedy Enzo postanawia zaprosić całą rodzinę na jakiś apel, który odbywa się w tej szkole, w której pracuje Monika, ale okazuje się, że to wcale nie jest żaden apel, tylko tak naprawdę to jest, uwaga, uwaga, konferencja prasowa. Zapraszam dziennikarzy. Proszę, proszę, śmiało, śmiało. W szkole na podstawowej. Na której pan dyrektor Karolak mówi, że on odchodzi na emeryturę i teraz jego miejsce jako dyrektorka szkoły zajmie właśnie pani Monika. I moje kolejne pytanie brzmi, a gdzie się tak robi? Ja nie wiem. To gdzie jest... są konferencje prasowe, w których dyrektorzy szkoły podstawowej mówią o tym, że idą na emeryturę, a tak naprawdę to wcale nie, bo on zaczyna pracować w kuratorium. A może my żyjemy w jakiejś bańce i tak jest, tak się robi. Właśnie! No i na tej całej konferencji prasowej, na której to Monika przejmuje obowiązki dyrektorki, też oznajmia, że ona będzie chciała wprowadzić tę szkołę w XXI wiek, chce, żeby było nowocześnie. Marzę o tym, żeby wprowadzić szkołę w XXI wiek. A potem jej się odbija i leci do toalety. Zbiega stamtąd ze sceny i no, podejrzenia są różne. Może coś zjadła? Na imprezie jakiejś była? Więcej spała? Może to stres? Albo zatrucie? W ciąży może jest? Nie. Oto! Umówmy się, że jeżeli w paździerzowej komedii romantycznej pojawia się trop kobieta musiała szybko biec do toalety, to może być tylko jedna rzecz. No i automatycznie Enzo zakłada, że będzie mieć dziecko. Zamówiłem już 5 książek parentingowych. Automatycznie odzywają się w nim wszystkie instynkty ojcowskie i automatycznie też stwierdza, że to jest ten moment, że trzeba się jeszcze raz oświadczyć, tylko teraz porządnie. I wpada na ten pomysł właśnie stojąc przed zlewem i zaczyna wyciągać ten pierścionek z syfonu, który zostawił jakiś czas temu. Można. Czy zostaniesz moją żoną? Wiem, że nie jest idealnie. Czy Enzo nie wiedział, że ona ma zostać dyrektorką? Bo ona ewidentnie wiedziała. Powiem tak. Ale jeżeli wiedział i chciał ukraść ten dzień jej awansu na zaręczyny, to jest straszne gówno. Tak się nie robi. To znaczy Enzo wielu rzeczy w tym filmie i w tej serii nie wie. Właśnie! Tutaj to należy podkreślić. Myślę, że dosłownie jedną rzecz będzie wiedział w całym filmie. Pozostałych niespecjalnie. Zapomnielibyśmy. No w międzyczasie Enzo faktycznie, zgodnie z naszą radą, zaczął karierę streamera. Tak, został streamerem, youtuberem. Hej, tu wasz Enzo. I Enzo, dowiadując się, że być może będzie ojcem, w sensie tam test ciążowy, te sprawy, on automatycznie na swoim streamie zaczyna co robić? Ranking fotelików dziecięcych dla sportowych samochodów. Jeszcze nie mają oficjalnego potwierdzenia. Jeszcze nie wiedzą, czy to dziecko faktycznie nadciąga, ale on już monetyzuje. Okej. W temacie sharentingu jest to absolutnie na czasie film. Został stworzony totalnie pod to, co się teraz dzieje w internecie. Tym bardziej patrząc na to, co dzieje się w tym filmie dalej. I do tego naprawdę będziemy musieli wrócić. Ja będę czekał. I od tego momentu narracja będzie przebiegać dwutorowo, ponieważ z jednej strony będziemy obserwować właśnie Monikę, która zmaga się z różnymi problemami związanymi z tym przejęciem nowego stanowiska w pracy, a z drugiej strony będziemy obserwować Enzo, który postanowi wrócić w swoje rodzinne strony, żeby pozałatwiać sprawy związane ze ślubem. Co ty chcesz, wziąć ślub kościelny? Oczywiście. Ale wiesz, że do tego będziesz potrzebować zaświadczenia o chrzcie albo bierzmowaniu? Oczywiście, że wiem. I co z tego? I okazuje się, że ksiądz, który w tym momencie ma te papiery, to jest jego jakiś tam wujek z przeszłości i jakaś tam historia jest między nimi. O nie. Ksiądz Wiktor. Wujek Wiktor. Tak, kochani, mamy wujku skierowane do kogoś innego niż Enzo. Wujku! Przyszliśmy w sprawie... Wiem, w jakiej sprawie przyszliście. No ale faktycznie wuj ksiądz oznajmia Enzo, że on musi uporządkować swoje stare sprawy, musi się dogadać z kobietą, którą skrzywdził chyba w domyśle? Wiem, że masz niezałatwione sprawy. On im nie wyda tych papierów, dopóki on nie uporządkuje swoich spraw z jakąś tam Ewą. Pamiętasz Ewę? Ewę? Ewę. Ewę? Ewę. Ewę? Ewę. Ewę? Ewę. Ewę.
Ale najważniejsze jest to, że ten ksiądz ma jakieś ukryte motywacje i razem z kościelnym, tam z organistą czy cokolwiek, coś tam knują w związku z tym Enzo i coś chcą wykombinować wspólnie, doprowadzić do czegoś, i to była jedna z takich tajemnic, które naprawdę spędzały mi sen z powiek, które często się zamykały na tym seansie, ale jednak, i byłem ciekaw, jak to rozwiążą gdzieś w okolicach finału filmu. W sensie, gdzie to zmierza? Wiecie, gdzie to zmierza? Wrócimy do tego. A nie możecie spróbować w innym kościele? Nie ma szans, jesteśmy spaleni. Albo u niego, albo wcale. Przy okazji, ksiądz grany przez Olafa Lubaszenko zresztą, co chwilę rzuca takimi mądrościami o pszczołach. Przyszliśmy ustalić... Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. Są to... cytaty z bardzo różnych źródeł. Wydawałoby się, że to Biblia, ale też niespecjalnie, bo raz nawet pada informacja, że to z ich fanpage'a na walentynki poszedł post i on cytuje ten post. A ja opublikowałem to na naszym fanpage'u z okazji walentynek. Nie wiem dlaczego, ale tak faktycznie cały czas pojawiają się pszczoły, pojawiają się porównania do miodu. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale nawet jak Monika prowadzi zastępstwo na jakiejś lekcji, to ona też jest o pszczołach i miodzie. O co chodzi? Dobrze, kto mi powie, jak wygląda miód? Czy to jest jakaś pasja scenarzystów? Miód? Pszczelarstwo? Posłuchajcie, pszczelarstwo było w Poskromieniu złośnicy. Tak. I to rozumiem. To było głównym motywem tam. Żeby było jasne, ja bardzo doceniam dbanie o pszczoły i powinniśmy to robić wszyscy, ale dlaczego drogą komedii romantycznych to nam się sprzedaje? Tego nie wiem. Im więcej o tym myślę, tym bardziej ciągnie mnie do jakiejś innej branży. Tak więc ksiądz prosi Enzo, żeby uporządkował swoje sprawy z jakąś tam Ewą, i to jakąś tam Ewą faktycznie jest takie ogólne, ponieważ on nie pamięta żadnej Ewy, albo przynajmniej nie wie, która to była Ewa, bo tych Ew było bardzo dużo, jak się okazuje. Enzo był taki fifarafa. Nie pozostaje ci nic innego, jak zrobić listę wszystkich swoich byłych koleżanek o imieniu Ewa. I razem ze swoją bratanicą nauczyłem się w trzeciej części recenzji. Mamy to! Razem ze swoją bratanicą postanawiają jeździć od jednej do drugiej i z nimi rozmawiać i zobaczyć, co tam po latach, czy ktoś nie żywi urazy. Tak, i oczywiście z całej naszej listy to ta ostatnia będzie tą, o którą chodziło. Ewa artystka. Moja twórczość, ona nie jest dla wszystkich, ona jest jak Enzo! Ewa! Enzo! 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 A jeżeli jest zapisana Ewa artystka, no to oczywiście będzie wariatką. I tutaj zaznaczam jak zwykle, że wariatka w tym wypadku, również matka wariatka, to jest figura paździerzowa, to nie jest jej faktyczna kondycja psychiczna. Tak, to jest figura stylistyczna paździerzowa. Tak. Matka wariatka, Ewa, którą zresztą gra pani, którą możecie kojarzyć z takiego fantastycznego filmu jak Miłość jest wszystkim. W którym to grała siostrę wariatkę. Także więc... po warunkach. Obydwoje wiemy, o kogo chodzi. Taxi! Ale tutaj muszę też przyznać, że ta aktorka jest wspaniała w tym, co robi, bo ta postać była tak irytująca przez cały seans. Jak jedziesz, baranie? Bo to jest postać, która ma namieszać. Tak samo jak w drugiej części miał namieszać Mikołaj Roznerski, który wchodził pomiędzy naszą zakochaną parę, tak tutaj właśnie Ewa będzie wchodzić między naszą zakochaną parę, która już lada moment ma mieć ślub. Ale okazuje się, że ona jest tą Ewą z przeszłości. Enzo jeszcze w dodatku twierdzi, że jej tam kilkuletni synek to także jest jego synek. Antoś, to jest twój syn. Co? A że Enzo jest taką postacią, jaką jest. Jest naiwny, głupiutki. Przecież to mój syn. Nie masz żadnych wątpliwości, że to w ogóle może nie być jego syn. Tak, to nie jest zbyt rozsądne podejście, ale z drugiej strony akurat ten motyw tak minimalnie rozumiem, bo jeżeli on faktycznie tak bardzo się ucieszył, że będzie ojcem i tak bardzo wziął to sobie do serca, no to ta informacja padła na bardzo podatny grunt. Nie jestem w ciąży. Ale w ogóle nie byłaś? Nie byłam.
I tak od słowa do słowa Ewa razem z synem zabierają się samochodem Enzo i tej jego bratanicy i sobie tak jadą. W międzyczasie ona mu kradnie ten samochód, nie wiadomo po co, żeby sobie nim pojeździć, bo musimy wydłużyć metraż. I chciałabym zaznaczyć przy okazji, że to jest samochód pożyczony. Tak. Od pana Baki, a ten samochód ma być w ogóle posagiem Moniki. To jest najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Zrozumiano? Tak jest. A najlepsze jest to, że jego telefon został w środku, więc tak naprawdę byliby w czarnej, za przeproszeniem, dupie, gdyby ona nie wróciła z tym samochodem. Wsiadajcie, ile można na was czekać. Nie żyjesz. Po tym wydarzeniu, magicznie, okazuje się, że ona będzie pomieszkiwać chwilę w Warszawie, właśnie w tym mieszkaniu Enzo i Moniki, razem ze swoim dzieckiem, bo on się zgadza. Antek nigdy nie był w Warszawie, a ja w stolicy mogłabym wreszcie rozwinąć swoje arty. Przepraszam. Oczywiście Monika w międzyczasie ma swoje życie jako dyrektorka szkoły, w której dzieją się rzeczy absurdalne. Karolak przychodzi na inspekcję z kuratorium. Ta prowadzi zastępstwo, bo nie ułożył się plan tak, jak powinien się ułożyć, bo wszyscy są na macierzyńskim albo zaraz będą rodzić. I ona jest tak dobrą duszą, że za każdym razem, kiedy pojawia się problem, to ona przejmuje ten problem na siebie. Że ona się tym zajmie, że ona właśnie weźmie to zastępstwo i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście jak ona prowadzi lekcje, to ludzie wbijają tam po prostu co 30 sekund. Bo tak działa to w szkole, no. I nie może o tym miodzie opowiedzieć. No fatalnie to jest wszystko zorganizowane. I w takich okolicznościach ona wraca do domu, a tam jest obca baba z jakimś dzieckiem, ponieważ Enzo się szeroko uśmiecha i no nie mógł odmówić. Dziękuję, Enzo zajmie się nim, a ja napiję się kawy. Za moment wykonasz na kimś wyrok śmierci, ale najpierw wszystko skrupulatnie przygotujesz. I oni po prostu siedzą i słuchają tego, co ona gada. Tak dobrze mi się z wami rozmawia, jesteście tak fantastycznymi ludźmi. Ach, woda. Chrzani jakieś kocopoły nad stołem, jakiś life balance kongres. Dosłownie. Ja zajmuję się głównie samorozwojem oraz przewodnictwem duchowym. Spoko, ale nikt nie pytał. Jestem wodą. Ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem tego, ile Monika ma w sobie spokoju. Kto napisał te postacie? Jacy ludzie zachowują się w ten sposób? To wszystko jest tak grubymi nićmi szyte, że ten Enzo zgadza się na absolutnie wszystko, nic nie poddaje w wątpliwość. Monika krzywi się, ale w sumie też nic z tym nie robi, tylko jest smutna i odchodzi gdzieś tam, zamyka się w pomieszczeniu. Oni się próbują całować czy tam przytulać w łóżku, a ta Franca wychodzi z łazienki i cały czas im przeszkadza. Jakby to jest dom Moniki. Ja na jej miejscu. Oh, your body! No i właśnie, i wszyscy w tej banieczce akceptują to, jak się sprawy mają, poza jednym głosem rozsądku, którym znowu jest nasz kochany Seba. A co, jak to nie jest jego dziecko? Dowody masz? I to jest jedyny bohater, który zadaje sensowne pytania w tej serii. I to są pytania, które towarzyszą widzom prawdopodobnie od pierwszych minut tego filmu, albo nawet od pierwszych minut pierwszego filmu. I wtedy Seba proponuje, że on wynajmie prywatnego detektywa, żeby tam sprawdził tę kobietę, czy ona ma szczere intencje, kim ona w ogóle jest, co ona robi w życiu. I jakby porzucamy ten motyw, bo Monika mówi, że nie, ona ufa Enzo, ona nie będzie robić takich rzeczy w ogóle, nie. Muszę teraz popracować, więc nie wchodźcie przez chwilę do studia, okej? No. Jasne. Ale kiedy przypadkiem dziecko Ewy wbiega na jeden ze streamów i Enzo się aktywuje właśnie i aktywują mu się te wszystkie instynkty ojcowskie i zaczyna prowadzić streama razem z tym swoim synem, to okazuje się, że nagle ma taki wielki wystrzał popularności. 100 tysięcy obserwujących na streamie. Ludzie wbili 100 tysięcy i spełnili jego sny. Marzył o tym od miesięcy, a więc wrzucił filmy 3. Kto w Polsce jest w stanie wyciągnąć na jednym streamie ponad 100 000? 100 tysięcy obserwujących i to tylko z jednorazowej transmisji. Niesamowite. I to jest powtórka z rozrywki, bo poprzedni film chciał nam sprzedać informację o tym, że program rozrywkowy dla dzieci w stylu Mam Talent ogląda w Polsce 10 milionów widzów. 10 milionów widzów! Dziękujemy! Co było stanowczo przeszacowane i podobnie jest tutaj. No ja wiem, my nie siedzimy w tym streamerskim polskim światku jakoś specjalnie mocno poza Dominikiem Bosem. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dzień dobry. Ale wydaje mi się, że tak średnio to taki całkiem popularny streamer wyciąga pewnie 1/10 z tego na pojedynczym streamie.
Ale on nie ma charyzmy Enzo. No i nie ma syna Antosia. No tak, to prawda. Dzięki Antosiowi nagrałem najlepszy program w życiu. I tutaj chciałabym powiedzieć o jednym bardzo szkodliwym motywie, który w tym filmie jest. O! Otóż, właśnie temat sharentingu. Powiedzmy, że ta Ewa nawet zgadza się na to, żeby Antoś brał udział w tym streamie. Ale do tego tematu nie wraca się w żaden sensowny sposób w tym filmie. No ale on też nie przez przypadek wszedł na tego streama. No tak, ale później prowadzą to dalej z tego, co tam między słowami da się wyciągnąć. Nie rozmawiamy o żadnych konsekwencjach tego, dlaczego to się w ogóle wydarzyło i wszyscy są z tym okej. Ale on jest bardzo szczęśliwy. A wiesz, jeżeli może sobie zrobić parę groszy, to why not? No bo on sobie odłoży na studia, nie? To tak. Takie pada hasło. Już po godzinie dostałem 3 propozycje współpracy. A, 4, rzeczywiście, przed chwilą przyszła kolejna. No, przy okazji to może matkę wyciągnie z długów, bo jak się okazuje... Ale do tego wrócimy w finale. Tak, w ogóle w finale wrócimy do wszystkiego. I tak dodatkowo do tego wszystkiego jest jeszcze oczywiście ten klasyczny trzeci wątek typu zapchaj dziura, czyli Mirosław Baka i jego problemy sercowe. W drugim filmie znalazł sobie wybrankę serca niejaką Aleksandrę. Poderwał ją na stare samochody. Padło mi auto na rondzie, 14 dni po przeglądzie. Tutaj okazuje się, że pani Aleksandra to ma syna, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i przyjeżdża ten syn ze Stanów Zjednoczonych, gra go Zając. I ten syn podczas kolacji stwierdza, że ta matka to powinna z nimi wyjechać do Stanów Zjednoczonych i sprzedać w cholerę te chałupę, a tego typa Bakę to zostawić, bo on tylko na pieniądze na pewno leci. No, bardzo jest nieprzyjemny, szczerze mówiąc, ten syn. A matka jest już stara, jedyne co powinna robić, to zajmować się wnukami. Bardzo jest to niemiły motyw, który mógłby być dobrze rozwinięty, ale właściwie po dwóch scenach się kończy. Więc cały ten wątek sprowadza się do tego, że po prostu Baka jest smutny i trochę unika tej Aleksandry, nie chce się z nią spotkać. Ona go pyta, o co mu chodzi, potem pyta inne osoby, o co mu może chodzić. Czyli chodzi o Damiana. Nie przeszkadza. Dobra, syn, i wtedy postanawia ustawić wszystkich do pionu. Pani Aleksandra zwołuje i Bakę, i Zająca, sadza ich i mówi im: odwalcie się od mojego życia, ja będę decydować. Oni się przepraszają i godzą. Koniec wątku. No bo chciałem sprawdzić, znaczy przekonać się, czy... Przy czym nie jest to w ogóle naprawdę potrzebne, bo i tak jest tutaj za dużo pomysłów. Ojojoj, no. No ojojoj, bo pamiętajcie, że tam trwa intryga księdza. A Enzo w tym czasie bawi się ze swoim nowym synem, bo przygarnął chłopaka. On jest przeszczęśliwy, dopóki nie okazuje się, że dziecko tęskni za matką, która zniknęła z jakiegoś powodu, wzięła kartę kredytową głównego bohatera i sobie gdzieś zniknęła na całą noc. Użyczyłbyś mi parę stówek? A co mi tam mam dzisiaj? Dobry dzień, proszę. Czyli rozumiem, że ja mam wychodne, a ty zajmujesz się dzieckiem. U Moniki pojawiają się pierwsze wątpliwości, ale Enzo nie wierzy w to, że coś w ogóle mogło się stać. Będę dzwonił, w końcu odbierze. Naprawdę chciałabym przez jeden dzień... być tak bezrefleksyjna. Jak Enzo. Gdzie byłaś? Ach, słuchajcie, niesamowita historia. No właśnie, nie miała jak. No właściwie to nic się nie stało. Ale tak na co dzień, jakie to jest luźne życie. Tak. Ja myśleć? Nie. Jak dobrze, że jesteś. Wynajmę tego detektywa. Przecież mówiłam ci, że nie chcę. Prezent ślubny ode mnie na nowy początek. Matka była oszustką, Ewa. Ponieważ detektyw rozpracował te aparatki, okazało się, że wielokrotnie zmieniała tożsamość, a jej syn to pomieszkiwał u jakichś ciotków, innych ciotków, babków itd., itd. Nie mają swojego stałego miejsca zamieszkania, a ta matka kombinuje jak może, żeby utrzymać siebie i to dziecko. Ze sztuki jest bardzo trudno wyżyć, a ja mam spore długi i dziecko na utrzymaniu. Zaciągałam kredyt, grałam w karty... No i oczywiście, że okazuje się, że dziecko nie wiadomo, czy jest synem Enzo. Ale Antoś to mój syn. Nie wiem. Bo nikt tego nie sprawdził. Jak się tego nie sprawdzi, to się nie wie. Więc to było tak rzucone w eter. Może test na ojcostwo też zleciłaś. Skoro sama nie chcesz mieć dzieci, nie musiałaś odbierać mi syna. Na tym etapie historii jesteśmy w olbrzymiej kropce. To znaczy ta nasza para to się już praktycznie rozstała. Już tego ślubu nie będzie. Tak, już wysyłają swoich przyjaciół, żeby odwołali za nich ślub. Tak. Pomożesz mi odwołać ślub? Co? No, ja nie mam do tego głowy. Przyjaciele jadą tam na miejsce i okazuje się, że nie są w stanie nic wskórać, nie są w stanie przekonać księdza. Nie. Słucham? Nie. Nadążacie?
ksiądz nie zgadza się na to, żeby odwołać ślub. Gdzie my kurwa jesteśmy? Wiecie, z jednej strony mamy to, że ksiądz nie chce się zgodzić na ślub, póki Enzo nie pogodzi się z Ewą. Kiedy Ewa przychodzi i mówi, że się pogodzili i wszystko jest okej, okay, to on nie chce odwołać tego ślubu. No najwyraźniej ksiądz ma jakiś plan. No i pytacie, jaki jest plan księdza? Ja nadal nie wiem. Bo słuchajcie, postanawiają zataić te informacje, że nie udało im się odwołać ślubu, więc wszyscy myślą, że ten ślub będzie poza parą młodą. Ja ci nie chcę niczego wypominać, ale ty się już wprowadzasz tutaj trzeci raz. I do samego końca ci bohaterowie nie wiedzą, że tak naprawdę będą brać ślub, bo wszystko to zostało ukartowane i przyjaciele, znajomi oraz ksiądz i organista wszyscy razem wykombinowali, że ich przywiozą pod ten kościół w ciuchu takim codziennym, bez żadnych garniturów, sukien i tak dalej, tylko przywiozą ich bez ich wiedzy przed kościół i tam się pogodzą jakoś. W ogóle bez ich wiedzy przed kościół. Przecież oni wiedzą, gdzie ja... W sensie, no... Coś kręcisz. Nie, naprawdę. Enzo jechał całą drogę ze swoim bratem oraz bratanicą, którzy są odwaleni na wesele, na ślub. Tak. Jeden w garniturze, ona w kietce i on dopiero, kiedy stają przed kościołem, mówi: w co wy jesteście ubrani? On się dopiero wtedy zorientował, więc z takimi bohaterami mamy do czynienia w tej serii. Nie odwołałeś ślubu. No i tak jak nasi bohaterowie nie rozmawiali przez cały film, bo przecież lepiej wszystko poukrywać, zostawić na później, nie wracać do tematu. A nie mógłbyś z nią po prostu porozmawiać i wyjaśnić sobie wszystko? Spoko, porozmawiam. Przed kościołem postanawiają sobie pogadać. I faktycznie wtedy wychodzi ten temat, że no Enzo to by już chciał dziecko, a Monika ewidentnie nie jest na to gotowa, nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie i ona mu nie chce wchodzić w drogę jego szczęścia. On jej mówi, że w związku z tym musimy się rozstać, ale zawsze będę cię kochać. I w tym momencie dialog się urywa. Mamy przebitkę na to, co się dzieje w kościele. Wszyscy są znudzeni, nie wiedzą, co się dzieje. Pary młodej ciągle nie ma i ksiądz stwierdza: dobra, biorę sprawę w swoje ręce. Wychodzi przed kościół i ich wprowadza do środka. Oni są szczęśliwi nagle, uśmiechnięci. Złapani za łapki. Złapani za rączki i okazuje się, że będzie ten ślub. Znowu mamy przebitkę, oni są już przebrani. Nagle są ubrani, odmalowani. Więc ci wszyscy ludzie tam musieli, nie wiem, z godzinę siedzieć i czekać, aż oni się ogarną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ksiądz bardzo chciał doprowadzić do tego ślubu. I nawet nie mamy momentu zaślubin. Nie mamy, czy ty tak, czy ty bierzesz jego... Tylko po prostu bohaterowie... Mądrość księdza? Mądrość księdza na temat miodu prawdopodobnie tam była. W świecie ludzi miodem jest... pieniądz. Bohaterowie wstają i się całują na środku kościoła. Nie jako zakończenie ceremonii, tylko wstają i się całują, a wszyscy biją brawo i... Film się kończy, nasza zakochana para tam się całuje, w ogóle coś tam, natomiast mamy ujęcie na księdza oraz organistę, którzy się śmieją, że och, ale oni to wszystko zaplanowali... Ja mam jedno wielkie pytanie. Jaki był ten plan? Na którym etapie się zaczął, co uwzględniał i co udało się osiągnąć? Okej, ja rozumiem motywację do tego, żeby Enzo faktycznie z przeszłością swoją się pogodził, żeby mógł zacząć coś nowego. Ale skąd cały ten plan? Nie mam pojęcia. Cieszę się, że odbyłeś swoją lekcję, synu. Netflix, sprawa jest. Jeżeli takie scenariusze u was przechodzą, to my bardzo chętnie. W takim sensie, że możemy wam coś napisać. Tak. I to się samo robi. Bum, mamy to. To nie musi być wiekopomne ja dzieło. Ja mogę to zrobić w 2 dni, dosłownie. To nie musi być Obywatel Kane. Jakby na tym poziomie, co tutaj jesteśmy, to bez problemu w weekend. Do przemyślenia. Pomyślimy. Dzwońcie. A, jeszcze jedna rzecz. Bo jeszcze są prezenty ślubne. A właściwie jeden. Otóż w prezencie ślubnym nasza para Monika i Enzo od Ewy dostają wyniki testu na ojcostwo, ale postanawiają, że nigdy ich nie otworzą, bo to nie jest istotne. A toż to mój syn. Niezależnie od wyniku, co? Wow. No jakby okej, jeżeli tak czuję,
Okej, okay. To jest nawet takie, powiedziałabym, że ładne. Bo uważam, że wyobraźmy sobie na chwilę, że to są prawdziwi ludzie. Nie. Na chwilkę. Nie. Tylko ten jeden motyw, że ona nie chce mieć dzieci, on chce. No. To jest najlepszy dla nich układ. Bo ten film nie wyjaśnia nam, w jaki sposób ewentualnie ta kobieta wyszła na prostą. Ona po prostu ma taką gwarancję, że ktoś się zajmie jej dzieckiem, ale co z nią? Bo właściwie jedyna rzecz, która się zmienia względem początku, to jest to, że Enzo ma syna. Monika jest z Enzo, Baka jest z tą Aleksandrą i ona nie wyjeżdża do Stanów. No, nikt nie łączy się w pary na drugim planie, przy czym my zakładaliśmy, że brat Enzo połączy się z Ewą. Tak. Monika wraca do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o karierę, i z powrotem jest nauczycielką. Obiecałam, że wprowadzę szkołę w XXI wiek. Tak samo się zaczyna i tak samo się kończy. To znaczy, dzieją się rzeczy po drodze, ale ostatecznie lądujemy w tym samym miejscu. Tak, bo Enzo dostaje też lukratywną propozycję dzięki temu swojemu streamowaniu. I to jest właśnie ten moment, w którym Enzo okazuje się mieć mózg. Kiedy dostaje umowę, to zaczyna patrzeć na zapisy w tej umowie. Po raz pierwszy w historii tej serii. I ma wątpliwości. Ma pytania, zadaje te pytania, a kiedy uzyskuje odpowiedź, wyciąga wnioski. I te wnioski są takie, że nie ma sensu. Ja sobie będę streamować z synem. Lubię to, co mam. Co? Tak jak na pierwszej części z tych głupotek bawiłam się świetnie, jak ta Żulewska tam po niemiecku gadała, jak ten Enzo nie rozpoznawał tej Moniki cały czas. Na drugiej części było dużo głupot typu rapujący Karolak. O tak, wiesz, grał je. Tak grał. Roznerski, który gra tę samą postać, którą już grał w innym filmie. Czy Enzo robiący pranie i jeżdżący autobusem. Tak. Tak, tak tutaj naprawdę nie jestem w stanie znaleźć czegoś, co było dla mnie zabawne, dawało mi frajdę. Naiwne, głupie, infantylne, niepotrzebne. Dziękuję za uwagę. Koncept genialny. Tak. Program fantastyczny. Tak! Tak, tylko problem jest z tobą, bracie. No dobra, zatem jeżeli film widzieliście, nie poczekaliście na naszą recenzję, tylko postanowiliście go sobie sami obejrzeć, no to mam nadzieję, że bawiliście się 100 razy lepiej niż my. Kongrac, kongrac. Co do całej reszty, która obejrzała tylko naszą recenzję, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Że uchroniliśmy was przed tym wszystkim, przyjęliśmy wszystkie ciosy na własną klatę. Słuchajcie więc, to wszystko. Jeżeli macie jakieś własne wnioski, jeżeli widzieliście wszystkie te nasze recenzje albo wszystkie te filmy i chcecie się nimi podzielić, to oczywiście zapraszamy do sekcji komentarzy. Dyskutujmy, rozmawiajmy o tym, co tu poszło nie tak, czyli wszystko. Oczywiście przypominamy, że w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie link do NordVPN, które sponsorowało ten materiał. Bardzo dziękujemy, że zdecydowaliście się wesprzeć właśnie ten materiał, bo być może ulży nam trochę to w cierpieniach. Dawno nie obejrzeliśmy sobie tak męczącego, paździerzowego filmu. Ja to jednak wolę, jak jest więcej głupotek, ale luźniej. A potencjalna topka paździerzowa 2023 już jest dosyć tak solidnie obłożona. Tam może dojść do jakichś przetasowań. Tam jest tak pękato już. Ojojoj. A jeszcze wiele rzeczy przed nami. Ja najbardziej teraz czekam na Poskromienie Złośnicy 2. Kogel Mogel 5. 5? No. To piątka. Cztery już. Nie umiem. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i do zobaczenia następnych.